Mhm. Ale powinniśmy się spotykać w tych naszych wspólnych planach. Czyli ważne jest zaangażowanie. Zaangażowanie, obecność, mhm. emocjonalność, okazywanie mhm. sobie różnego rodzaju, zarówno uczuć, jak również i mówienie o swoich potrzebach. Mhm. Bycie razem ze sobą. Na różnych etapach życia. A czy my, wchodząc w relacje, po, e, powielamy jakby stereotypy e, wyniesione z domu? Tak, bardzo często tak. Czyli jeżeli na przykład. Jeżeli nie jesteśmy świadomi ich, to tak troszeczkę z rozpędu. W domu mhm. nabywamy takiego emocjonalnego DNA, jak ja to nazywam. Mhm. Widzimy pewien układ w domu, który panował, i bardzo często ten układ między rodzicami powielamy. Jeżeli mama wszystko robiła, no to kobieta, żona, partnerka też będzie wszystko robiła. Jeżeli tato zajmował się tylko i wyłącznie pracą, to mężczyzna, ojciec, mąż też będzie się zajmował tylko pracą. Oczywiście to jest do momentu, gdy zaczniemy, albo gdy będziemy przeżywać kryzys i w tym momencie zaczniemy o tym mówić, nie podoba mi się to, co ty robisz, nie podoba mi się to, co ty robisz, albo oczywiście są takie pary świadome. Które w momencie, gdy się spotykają, ze sobą się na coś umawiają i później cały czas weryfikują. To jest trochę nienaturalne, ale dużo bezpieczniejsze niż nieświadome krzywdzenie I siebie. Pozwala nazajem. uniknąć zdrady. Tak, mhm. pozwala uniknąć kryzysu. Mhm. Ja pytając Cię o powielanie tych schematów, to miałam na myśli, że na przykład miałam na myśli sytuację taką, że jeżeli w, w rodzinie, z której się pochodzi, doszło do zdrady, czy my. Ten wzorzec też jest duże prawdopodobieństwo, że my ten wzorzec też powielimy, czy nie? Jest duże prawdopodobieństwo, jeżeli ta zdrada nie została zaopiekowana u naszych rodziców. To znaczy, jeżeli to była taka. Posiadanie kochanka czy kochanki było, tak, było taką normą. Mhm. Bo w wielu domach taki był po prostu układ, że tato czy mama. Mają jeszcze dodatkowe osoby, z którymi żyją. Jeżeli dziecko to zauważa, uczy się też takiego budowania relacji, które jest związane z niekoniecznie z jednym partnerem. Oczywiście tutaj nie, też nie chciałabym generalizować, ponieważ bywa tak, że dom pokazuje nam zupełnie inne rzeczy, niż my później kontynuujemy. Natomiast, żeby zupełnie inne wzorce, swoje, móc mieć, trzeba je odkryć. W przeciwnym razie idziemy z Ale Odkryć czy w sobie. Y, wymyślić? Niekoniecznie wymyślić, ponieważ tutaj to wszystko jest związane z naszymi pragnieniami, z naszym mhm. temperamentem. Ktoś, kto lubi życie domowe w małym miasteczku, raczej nie będzie mieszkał w Nowym Jorku, nawet gdyby tego pragnął, ponieważ mhm. gdzieś zupełnie inaczej są jego preferencje. Nasze życie musi być związane z naszymi preferencjami, żebyśmy się w nim czuli spełnieni i bezpieczni.